Witam Państwa w kolejnym odcinku programu Życia z Pasją. Moim i Państwa gościem będzie wyjątkowa osoba, a temat naszego dzisiejszego odcinka będzie przede wszystkim szybki i na pewno będzie się działo, także bądźcie z nami. Jestem z wyjątkowym gościem, z Urszulą Łoś. Jest to kolarka torowa, wielokrotna mistrzyni Polski, rekordzistka Polski. Bardzo młoda osoba, a niewyobrażalnie utalentowana, która cały czas się rozwija. Ulka, bo tak możemy Ci mówić, tak mówią Ci znajomi i przyjaciele. Jak długo jeździsz na rowerze i dlaczego akurat ten sport zmotywował Cię do tego, aby jeździć zawodowo? Bo teraz to już jest, można powiedzieć, Twój zawód, Twoja pasja, która połączyła się z pracą, no i przede wszystkim osiągnięcia, które cały czas za Tobą idą, bo ponad 20 razy byłaś mistrzynią Polski, prawda? Dokładnie. Jak to się wszystko zaczęło i dlaczego właśnie rower? Wiesz co, trenuję już 13 lat i nigdy wcześniej nie myślałam o tym, żeby jeździć na rowerze, bo gdzieś tam w domu u mnie był rower, gdzieś tam jakieś przejażdżki rowerowe, wycieczki z rodzicami jeździłam. Ale nigdy nie myślałam o tym, żeby zawodowo uprawiać kolarstwo. Zaczęło się od tego, przede wszystkim od wybudowania toru kolarskiego w Pruszkowie. W Pruszkowie mieszkam od 20 lat i tak się złożyło, że wraz z powstaniem toru kolarskiego w mieście powstawał nowy klub w Pruszkowie. Wtedy prezes tamtego klubu przeprowadzał nabory we wszystkich szkołach. Ja wtedy chodziłam do gimnazjum, przyjechał prezes ze starszymi kolegami, przeprowadzali nabory. Gdzieś tam zostałam zauważona, dostałam swój pierwszy rower, aczkolwiek na początku sceptycznie do tego podchodziłam, ponieważ miałam trochę słomiany zapał za dzieciaka. Próbowałam swoich sił nie tylko w kolarstwie, ale pierwsze swoje medale w ogóle zdobywałam w tańcu towarzyskim. O, proszę bardzo, czyli tańczyłaś, zaczynałaś od tańca. Tańczyłam, tak, w wieku 3-4 lat. Później chciałam swoich sił próbować i w tenisie stołowym, i w siatkówce. Dlatego do tego roweru tak podeszłam, spróbuję, zobaczę, jak mi się spodoba, będę trenować, jak nie, to zakończę. No i tak. Czyli można powiedzieć, że Twoje życie jest cały czas związane ze sportem, cały czas coś się działo, czyli jednak ten sportowy duch od samego początku zawsze gdzieś tam Tobie był. Towarzyszył i cały czas w jakiś sposób to rozwijałaś. Ula, kiedy pierwszy raz stanęłaś na torze, kiedy pierwszy raz wzięłaś rower do ręki, można powiedzieć, prawda, stanęłaś przy nim, wsiadłaś i na tak zwanym ostrym kole ruszyłaś na torze. Co to, jakie emocje miałaś w sobie, co to było dla Ciebie, czy to było ważne, czy zapamiętałaś to i jak, czy naprawdę tak bardzo Ci się to spodobało, że dzisiaj jesteś tu, gdzie jesteś i stoją tutaj dwa rowery. Co prawda, jeden jest szosowy, drugi jest górski, ale też trenujesz w ten sposób, prawda, żeby swoją kondycję w jakiś sposób podciągnąć. Pierwsze swoje treningi na torze rozpoczynałam w Żardowie. Tam się znajduje tor kolarski, jest to on betonowy, ale tam pierwszy raz miałam styczność z rowerem torowym. Czułam taką adrenalinkę, pierwszy raz miałam styczność, właśnie tak jak mówisz, z ostrym kołem, nie wiedziałam dokładnie, na czym to polega. Trener klubowy mi to wyjaśnił. Tak na początku bałam się troszkę, nie wiedziałam, czego się spodziewać, czy wiedziałam, że nie mogę puścić luźno nóg, wiedziałam, że nie ma hamulcy i to było takie trochę dziwne dla mnie, ale powiem Ci, że jak przejechałam tak parę okrążeń na tym torze, to mi się to spodobało. To jest troszeczkę niebezpieczne, prawda? I wymaga też w jakiś sposób czasu i jazdy jakiejś tam. Przede wszystkim. Tak, w tym. Dokładnie, żeby się w jakiś sposób odnaleźć. Jeżeli chodzi o Twoje pierwsze sukcesy, kiedy to się wszystko zaczęło? Kiedy zdobyłaś swój pierwszy medal? Pierwszy medal właśnie zdobyłam na torze w Żardowie.
Były to zawody, z tego co pamiętam, międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, jakoś tak to się nazywało. Wygrałam wtedy wszystkie konkurencje, jakie tam były. I wydaje mi się, że to też zapieczętowało tym, że zostałam w tym kolarstwie, że jednak pomyślałam, że a może w przyszłości będę dobrą zawodniczką i będę stawać na podium rangi mistrzowskiej. Przepraszam, że to powiem, ale widziałem niejednokrotnie materiały z olimpiady i kobiety, które oprawiają właśnie ten sprint kolarski, prawda? To jednak mają takie szerokie uda, są umieszczone, to jesteś drobną kobietą. Na początku myślałam, że może ja się nie nadaję jednak po wyglądzie do tego sprintu, że może lepiej zostać na średnim dystansie, ale no jak widać masa to nie wszystko. Można być drobnym, można być takim niepozornym, a pokazywać dziewczynom na świecie, że jestem groźna. Twój największy sukces? Przede wszystkim kwalifikacja na Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Pierwsze w historii, prawda? Pierwsze w historii polskiego sprintu. Czyli można powiedzieć, że trzeba powiedzieć, że nasz kraj powinien być dumny. Piszemy historię. Jak myślisz, są szanse na medal? Są szanse. Razem z koleżanką, z którą zrobiliśmy kwalifikację w sprincie drużynowym, rozwijałyśmy się przez ostatnie 3 lata tak bardzo szybko, że nawet to przełożenie Igrzysk z tego roku na przyszły rok może nam przynieść sukces. Ile razy dziennie trenujecie? Od 2 do nawet 3-4. A jak wygląda trening? Wiesz co, jeżeli trenujemy na torze, no to mamy rozgrzewkę 20-minutową. Jeździmy sobie w kółko po prostu za motorem. Później ostatnie 5 rund trener nam przyspiesza i wykańczamy pod 100% wysiłek. Później mamy w zależności od w jakim jesteśmy cyklu przygotowawczym, robimy różne ćwiczenia na torze. Siłownia? Siłownia jak najbardziej. W sprincie to jest podstawa. A jak twoje życie prywatne, powiedz mi, jak sobie radzisz z tym, jak znajomi, rodzina, jak to wszystko łączysz? Wiesz co, kiedyś jak zaczynałam trenować, byłam w paczce z dziewczynami, była nas 5 czy 6 i one na początku były złe na mnie za to, że ja nie miałam z nimi czasu wyjść na miasto, bo ja szłam na trening. Po lekcjach nie mogłyśmy się spotkać wszystkie razem, bo ja szłam na trening, ja miałam wyjazdy i zaczynały mi się zgrupowania i moje znajome tego nie rozumiały, dlatego z biegiem czasu tak naprawdę okazało się, że, no, że zwykłe osoby tego nie rozumieją, nie rozumieją sportowca. Po dłuższym czasie, po paru latach, mam z powrotem kontakt z niektórymi osobami i mówią mi, że ja tobie zazdroszczę, spełniasz swoje marzenia, jeździsz po świecie, a ja to tylko studiuję i pracuję. Rozumiem, czyli jednak... Także to też jest takie trochę podbudowujące w tym momencie. Że jednak wybrałaś dobrze. Że jednak wybrałam dobrze, ale przede wszystkim no, patrzę na siebie i robię to, co chcę i spełniam swoje marzenia. No i tego ci życzymy, abyś dążyła do swoich marzeń, abyś je spełniała i każdemu z osobna, każdemu, kto ogląda nasz dzisiejszy odcinek, życzymy równie udanych i wyjątkowych sukcesów, jakie ty masz na swoim koncie. I oczywiście nie spoczywaj na laurach, tylko pnij się do przodu. Pokażemy państwu też krótki materiał z miejsca, gdzie jesteśmy, bo mamy przygotowane rowery, także Ula dzisiaj trochę pojeździ z nami. A ja wybrałem sobie taki mały challenge z Ulą, pojeżdżę na torze. Wiem, że nie będzie to łatwe, mam nadzieję, że nie przeskoczę przez ramę, ale Ula obiecała, że będzie nade mną czuwała, także oglądajcie program, bądźcie z nami. To jest dla was program. Tacy ludzie mnie przynajmniej motywują, myślę, że was też na pewno. Także oglądajcie program, bądźcie z nami i zapraszamy na krótką przerwę.
Znajdujemy się na torze kolarskim Arena Pruszków i z tego miejsca bardzo dziękujemy prezesowi za to, że mogliśmy tu być, że możemy tu być. Jest już godzina 21, dlatego chcieliśmy Państwu pokazać ten klimat, ten wyjątkowy klimat, tu gdzie Ula trenuje, a jesteśmy z Luckiem, który jest mechanikiem Uli i chciałbym, żeby też wszystkim widzom programu Życie z Pasją pokazał, jak można zmienić koła, na czym polega i ile waży taki rower. Lucek, co byś mógł powiedzieć o tych rowerach? To są na pewno bardzo lekkie rowery, zrobione z wyjątkowych tworzyw, prawda? Tak, one są zrobione z włókna karbonowego. Przede wszystkim on nie może być, ta rama nie może być lżejsza niż limit, który wynosi 6800. I jeżeli jest rower lżejszy na zawodach, to on musi być specjalnie doważony, bo jeżeli będzie za lekki, nie zostanie dopuszczony do startu. Lub na przykład, jeżeli zdarzy się taka sytuacja, że rower był za lekki lub zważony i był na zero, a po starcie ktoś zgłosi, że rower jednak był za lekki i okaże się, że ktoś ściągnął to doważenie i jest za lekki, to jest dyskwalifikacja zawodnika. Jeżeli chodzi o takie rowery, powiedz mi, czym one się różnią od tych rowerów, które są w sprzedaży, które może każdy z nas kupić sobie po prostu od tak w sklepie, prawda? Czym się one różnią? Przede wszystkim główną różnicą jest to, że tutaj nie ma żadnych przełożeń. Jest tylko jedno przełożenie i nie ma hamulcy. Każdy, wiadomo, zawsze się pyta, no dobrze, nie mamy hamulcy i jak mamy teraz zatrzymać się, tak? Przede wszystkim zwalniamy stopniowo, powoli, powoli. Nie możemy puścić kord, bo siła odśrodkowa wyrzuci nas przez ramę, tylko stopniowo zwalniamy, zwalniamy aż do momentu zatrzymania. Czyli teoretycznie możemy tym rowerem jechać do tyłu, prawda? Dokładnie. Dobrze, i teraz najważniejsze pytanie, bo to mnie zawsze nurtowało. Dlaczego rowery, tymi, które się ścigacie, mają koła właśnie, ja może pokażę Państwu tutaj, bardzo lekkie koło, myślałem, że będzie dużo cięższe. Mają takie plastiki, nie wiem, to jest też karbon, prawda? Dokładnie tak. One są w środku puste, są bardziej opływowe, aerodynamiczne. Nie przepuszczają powietrza, tak jak na szprychach byśmy się ścigali, no to te lepiej przechodzi powietrze przez nie. Czyli są szybsze tak naprawdę. Czyli chodzi o to, żeby po prostu osiągać większe szybkości, a co za tym idzie, lepszy czas. Teraz proszę Państwa, Lucek pokaże, jak szybko zmienić koła w tym oto rowerze. Oczywiście Ulka się przygotuje, pojeździmy chwilę tutaj na torze. No i oczywiście challenge dla mnie, czyli Lucek przygotował też rower dla mnie, ja się przebiorę i dzięki tutaj Rafałowi, który niebawem będzie też w naszym odcinku, założę strój, typowy strój właśnie na tego typu jazdę. Także bądźcie z nami, oglądajcie program. Coś nowego, coś dla każdego i myślę, że ten etap też będzie w jakiś sposób przede mną, a za chwilę zobaczę, jak jeździ się właśnie takim rowerem tu na Arenie Pruszków, także oglądajcie, bądźcie z nami. Robimy teraz takie małe wyzwanie dla Lucka. Tutaj pomysł padł od operatorów, którzy stoją za kamerami. Aby Lucek wymienił koła, zobaczymy, jak szybko mu to pójdzie. Czy to będzie taki pit stop jak na Formule 1. I będziemy mierzyli czas. No zobaczymy, ile on się tutaj wyrobi. Ja włączam właśnie teraz stoper. Także zaczynamy. Uwaga, czas start. Cztery sekundy. No to są Mistrzostwa Świata. Dawaj, Lucu. Mała pomoc, widzę, mała pomoc.
10. Gratulacje. Piąteczka. Ula, jedziemy. I teraz mój challenge. Przebrałem się już w strój kolarski. Jeżeli chodzi ogólnie o ten strój, to jest obcisły, ciężko mi się oddycha. Buty takie do wpinania specjalne, bardzo lekki rower, ale musimy pamiętać o tym, że on się dużo różni od takiego normalnego roweru, którym jeździmy tak na co dzień i nie ma tutaj hamulców, prawda? Muszę wytrącać prędkość, jak ty to powiedziałaś. Tak, przede wszystkim musisz pamiętać, żeby nie puszczać luźno nóg. Musisz pamiętać, żeby cały czas pedałować. Jeżeli chcesz zatrzymać się w miejscu, musisz powoli kontrować do tyłu, bo jeżeli puścisz luźno nogi, no to grozi to wywrotką przez kierownicę. Czyli mogę sobie zrobić po prostu krzywdę, tak? Tak. Czyli jest to niebezpieczny challenge, ale wszystko w ramach rozsądku, będę jechał wolno. Czy początkujący, którzy chcą uczyć się właśnie tego typu sportu, powinni od razu wsiadać na tego typu rower, czy zacząć od czegoś może delikatniejszego, nie tak zaawansowanego jak ten rower? To znaczy, jeżeli osoba chce pierwszy raz w ogóle wsiąść na tor kolarski, no to na torze kolarskim jeździmy tylko na ostrym kole, czyli od razu na taki rower. Czyli zaczynamy od razu od takiej wysokiej półki? Od razu zaczynamy, tak, od wysokiej półki. Czyli nie ma miękkiej gry. Dobra, a więc oglądajcie mój pierwszy przejazd. Oczywiście w komfortowych warunkach z tą wyjątkowo młodą, piękną osobą, która będzie mi towarzyszyła. A dzisiejszy odcinek uważam za mega udany, ponieważ poznałem wyjątkowy sport, wyjątkową kobietę, która zaraziła mnie rowerem. Bo może nie będę jeździł co prawda tu na torze, ale na pewno będę jeździł w domu, po lesie, gdzieś aktywnie spędzał czas, bo to jest ważne, aby aktywnie spędzać czas. No i jeszcze najważniejsza rzecz, o którą zawsze proszę wszystkich gości mojego programu, to jest, jakbyś chciała zachęcić właśnie młodych ludzi do tego, aby rozwijali swoje talenty. Masz wyjątkowy talent, spełniasz swoje marzenia teraz, prawda? No żyjesz już z tego sportu, czyli połączenie pasji z pracą. Jakbyś chciała zachęcić tych najmłodszych, którzy może czasami są niedowartościowani, nie wiedzą, co mają zrobić ze swoim życiem, a chciałbym, żebyś ty tam właśnie do kamery, tej, która patrzy na nas i tego młodego człowieka, który nas teraz obserwuje, abyś go zachęciła do tego, aby rozwijał swoje zdolności i spełniał swoje marzenia. Przede wszystkim chciałabym powiedzieć, żeby od początków swojej przygody z rowerem, bo mówimy dzisiaj o rowerach, żeby bawić się tym, można na rowerach bardzo fajnie spędzać aktywnie czas rekreacyjnie, można zwiedzać, można bawić się tym. Przede wszystkim pamiętajcie, żeby spełniać swoje marzenia i dążyć do celu, bo jeżeli ten cel osiągniemy, to jest mega satysfakcja i bawcie się tym. Czyli po prostu musimy się bawić, cieszyć tym, co umiemy. A uwierzcie mi, że sukcesy przyjdą. Jeżeli będziemy się starali i będziemy walczyli o to, co dla nas jest wyjątkowe, to wszystko jest możliwe i marzenia się spełniają. I Ula jest tego przykładem. Także bardzo ci dziękuję za dzisiejszy odcinek. Dziękuję. Zapraszam również na kolejny. Nie przegapcie, będzie się działo. A to, co tu widzieliście, to kolejna młoda osoba, która ma w sobie pasję. I mam nadzieję, że ta pasja zostanie też w was. Do zobaczenia. Bardzo fajna przygoda. Wydaje mi się, że no, trzeba jednak wprawić się, szczególnie pamiętać o tym, że nie możemy zahamować od razu, tak jak jest w normalnym rowerze. No, mamy tutaj wszystko przyczepione na ścisk. Naprawdę bardzo fajny sport. No i przede wszystkim wymagający nie tylko jazdy na rowerze, ale przede wszystkim siłownia wchodzi w grę, prawda? Dokładnie. No i tu pracują te mięśnie łód. Tak. Czyli łuda, całe nogi tutaj pracują. Także trenujcie, trenujcie, jeszcze raz trenujcie. I zapraszamy na tor. Tak, i zapraszamy na to. Czekamy na was.